Hej, ja jestem Zwiebą, a to jest nasz trzeci odcinek z gry naszym naukowym dyrektoratem Hakano, kotem, kotołakiem, kotowatym, nieważne. W ostatnim odcinku osiedliliśmy się na naszej pierwszej kolonii w systemie Nizatorum. No i właśnie dosłownie w ostatniej, że tak powiem, minucie osiedliliśmy się. No i teraz powoli widać tutaj trwa proces jak gdyby osiedlania się. Tutaj nam się pojawi pierwszy człowiek, jak tylko skończy nam się właśnie ten proces kolonizacji. W tym momencie, póki ta planeta jest kolonizowana, płacimy aż 8 energii na, czy tych kredytów energetycznych właśnie na jak gdyby kolonizację. Tutaj skończyliśmy badać, tutaj nasz statek konstrukcyjny dalej, że tak powiem, i buduje, i teraz polecimy sobie na Nizatorum i tutaj zbudujemy też właśnie to miejsce. I teraz tak, tutaj możemy tylko Engineering Facility, ale jednak nie są Engineering Facility. Ja bym za to chciał tutaj właśnie zbudować mimo wszystko farmę hydrofoniczną. Gdzie jest flota? Flota, flota, tutaj są ameby, ojej, 450 mocy to jest dużo, dużo, nie oszukujmy się. Ty masz trzeci poziom, ty masz też trzeci. W takim razie tobą polecimy na Dradim. I tutaj polecimy w tą stronę, jeszcze na ten system. I będziemy tak powoli dalej badać, szukając dobrych okazji, żeby się, że tak powiem, rozrosnąć. I jednocześnie tutaj zbudujemy sobie jeszcze z jedną... A, dwie korwety na wszelki wypadek. Po prostu bardzo się boję tego, że mogą się pojawić piraci. Piraci potrafią być, no potrafią trochę napsuć szyku. Więc zbudujemy sobie dwie korwety. Tutaj i tak jesteśmy, że tak powiem, w danym momencie nie mamy w co inwestować minerałów. Tutaj na razie zostawię Leave for Now. Wolę mieć naukowców bardziej doświadczonych, z wyższym poziomem, żeby te ryzyko niepowodzenia było jak najmniejsze. Po prostu nie lubię, jak to się mówi, kusić szczęścia, tak? Jeśli można na przykład trochę poczekać i mieć większą pewność, większą szansę na to, że się wszystko potoczy po naszej myśli, to po co ryzykować przedwcześnie, zwłaszcza, że mamy jeszcze wystarczająco dużo innych rzeczy do roboty. Tutaj dosięgnęliśmy... O, właśnie o tym mówiłem, gdzie się pojawili piraci, gdzie się powinni pojawić piraci. Construction complete. To są ameby. Za niedługo piraci powinni gdzieś wlecieć tak naprawdę. Tutaj mamy informację o naukowcu, gubernatorze, bardzo dobrze. Tutaj mamy ten. No i teraz pytanie, gdzie się pojawią? Gdzie się pojawią? Teraz będziemy mieli, my będziemy mieli 6 korwet i powinniśmy sobie wtedy poradzić bez problemu z nimi. Okej. Okay. O, jest, są i piraci. No to w takim razie naszą flotą po prostu polecimy na tych panów. Powinniśmy nawet bez strat, miejmy nadzieję, że bez strat się obejdzie w tym miejscu. Tymczasem wy tutaj kończycie. Zobaczmy, jak tutaj jest z tymi badaniami. Tutaj moglibyśmy zbudować Society Research na tej planecie. Tutaj jeszcze nie sięgamy do tego. Albo moglibyśmy... Tutaj zainwestujemy w Society Research na Gilprim 2. Tutaj niestety zaraz pewnie będą chcieli nas zaatakować, naszą stację którąś. Tutaj mamy informację, że naukowiec osiągnął czwarty poziom, bardzo dobrze. Ale my im pokażemy, kto tu jest prawdziwym bogiem wojny. Clark Bassett powinien być bogiem wojny, a oni powinni się nakryć. Tutaj jeszcze będziemy mieli wsparcie z naszej stacji, więc powinno pójść całkiem nie najgorzej. Tutaj... Niestety jest ryzyko, że stracimy którąś korwetę. No stracimy. Niestety... Ach. Ale... Mimo wszystko stosunkowo niewielki koło stratą. I to jest taka fajna rzecz, że tutaj wprowadzili taki... Battle Report. Tutaj możemy zobaczyć, jakie obrażenia, że my zadaliśmy
999 obrażeń i zadali 444. Ile poszło w pancerz, że tak powiem, ile zostało gdyby wytłumione przez pancerz, bo pancerz redukuje obrażenia, ile poszło bezpośrednio w kadłub, ile w tarczy, gdybyśmy mieli tarczy, no i że straciliśmy jedną korwetę z 6, oni stracili 3 rajdery, czyli statki takie pierwsze najeźdźcze, czy jakkolwiek byśmy tego nie chcieli nazwać. Dobra. Tutaj będziemy mieli dzięki temu trochę więcej. Mogłem teoretycznie ulepszyć to laboratorium badawcze do Engineering Facility. A to i tak wolę trzymać się tam, że mamy na przykład, gdzie mamy więcej na fizyki, też by po prostu inwestować w fizykę i tak dalej, i tak dalej. To jest też takie trochę, nazwijmy to moje OCD. Więc jeśli będziecie krzyczeć, a powinienem zainwestować w Engineering Facility, no niestety. I tutaj jest właśnie rzecz, że mimo, że nasze badania światów zamieszkałych, nasi biologowie zebrali szerokie liczbę danych o obcych formach życia, wiele naszych starych teorii na temat rozwoju życia zostało obalone i nasza naukowa, gdyby brać naukowa, w sensie community, no to jest... No, w sensie cało jakby to warstwa naukowa, powiedzmy, tak? No po prostu community, no w tym momencie, no community to jest społeczność, no, czy społeczność naukowa zaczyna budować nowy model właśnie tych teorii od początku. Jednym z nasze najbardziej interesujące okazy są wystawiane w nowej nowo poświęconemu Muzeum Eksobiologii na Hakanie. Publiczność jest wręcz oczarowana, wręcz zniewolona i wiele datków i donacji zostało wysłanych na pomoc. W sensie ludzie po prostu chętnie fundują i finansują po prostu dalsze poszukiwanie dziwnych form życia. No i tutaj dostajemy takie fajne premie, dostaliśmy sporo energii i sporo punktów badań Society. I to jest taka ważna rzecz. Jeśli mamy tak zwane zestorowane, stored, czyli po prostu albo na przykład przez jakiś czas nie badaliśmy, to w tym momencie te punkty, które jak nie badamy, one cały czas się generują, albo na przykład dostajemy z jakichś wydarzeń. I potem te punkty są wydawane, normalnie byśmy mieli postęp plus 6, 31 miesięcznie, ale ponieważ my mamy zesterowane te punkty, to dodatkowo możemy dostawać jeszcze 6, jak gdyby możemy wydawać dwukrotność naszego normalnych jak gdyby wartości badaniach badawczych. Czyli na przykład jakbyśmy mieli cały czas powiedzmy 5 punktów, to jeśli przez 10 miesięcy będziemy odkładać i będziemy mieli potem 50 punktów, to potem przez kolejne 10 miesięcy możemy wydawać tak naprawdę po 10 punktów. W efekcie nie ma to żadnej różnicy, ale no po prostu czasami jest tak, że się te punkty gdyby odłożą w taki czy inny sposób. I tutaj też polecimy za niedługo, żeby badać te wraki, bo tutaj jest coś takiego tak zwane reverse engineering, czyli po prostu możemy badać odpadki. Czy odpadki, złom i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Dradim jest też całkiem fajnie, fajne może tak powiem tutaj rzeczy. A tutaj możemy już przydzielić pana gubernatora i tutaj tak coś zrobimy. I kolejny tutaj będzie się na tej kopalni, tutaj zbudujemy z chęcią tą kopalnię. Brakuje nam troszkę teraz energii, niestety. O dziwo. Więc ty jak tutaj skończysz robić to Society. A tutaj jest ta planeta, dobra. To tutaj byś mógł w takim razie polecieć nad Dradim i zbudować właśnie tą stację Zeta, obcy Zeta. Ciekawe. Tutaj się zwiedzamy dalej. No i jakoś to powinno być. Tutaj mamy... Okej, okay. Tracimy niestety troszkę energii, co jest smutną rzeczą, ale no nic. Tutaj mamy jeszcze niewystarczająco punktów, zwłaszcza, że dopiero badamy ten edek, który będę chciał zainwestować jeszcze miesiąc. Czyli zjednoczenie planetarne.
Czyli tak, tam polecimy, trochę sobie nadrobimy. Tutaj byłoby bardzo dobrze, jakbyśmy mieli zasięg na Dwumgar. Nie, nie chcę na razie. 35% szans to jest zbyt duża. No i tu teraz możemy stąd polecieć. W którą technologię? Tutaj byśmy mieli, mogli usunąć góry. Zobaczmy, jak tutaj mamy dużo gór na tej planecie. Mamy całą jedną górę. Tutaj 0 gór. Dwie góry, przy czym jedna jest... Nie, czyli tutaj mogę sobie darować. Więc zainwestuję sobie w tańsze edykty. I to będzie 20 miesięcy. Tak naprawdę będzie trochę więcej, ponieważ teraz jeszcze mamy odłożone te... Chociaż nie. Jeszcze nam starczy. Tutaj możemy zainwestować w pancerz nanokompozytowy albo w mineral processing. Mamy dużo minerałów. Ej, większa nam pojemność tych minerałów na pewno nie zaszkodzi. No mamy teraz jeszcze kolejnych obcych. Eta Aliens. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Eta, Kappa, Jota, Zeta i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście z alfabetu greckiego. Więc tak, tutaj zaraz budujemy. Brekgar i Dwumgar bardzo jest bliski tego, żeby weszli w nasz tutaj ten, powiedzmy, system. A tutaj na tej planecie to i tak nie moglibyśmy się nawet skolonizować, głównie z tego powodu, że jest tu jakaś anomalia. I to czwartego poziomu. W sumie nie widziałem jeszcze takiej anomalii. Znaczy, anomalię czwartego poziomu widziałem, ale akurat nie tą konkretną, bo tam była krótka informacja o tym, że jak my skanujemy, coś nas skanuje z powierzchni. Tam. Tutaj są te ameby. Niestety chciałbym się, kurczę, pozbyć tych ameb. Też byłoby dobrze wiedzieć, gdzie tak naprawdę, skąd przylecieli ci piraci. Piraci mogli w sumie przylecieć z któregoś z tych systemów, więc w takim razie tutaj sobie polecimy. W ten sposób pozwiedzamy. Gdzieś tu powinna być stacja piratów. System survey complete. Dobra, ty skończyłeś. Zobaczmy, czy mamy jakieś dla ciebie anomalie. Na przykład tutaj jest dla ciebie ta naniza torom 5% szans, więc polecimy i zaczniemy zwiedzać tą anomalię. A tutaj moglibyśmy nawet zainwestować w jeszcze więcej wydobycia minerałów na tych dwóch mineral networkach, ale powiedzmy sobie, wstrzymamy na razie konie. Tutaj będziemy mieli więcej minerałów. A, i tutaj oczywiście chcę zainwestować w propaganda broadcast. Na 10 lat będziemy mieli bardziej szczęśliwych ludzi, przez co będzie to więcej generować prądu i innych takich rzeczy. Nie jest to jakaś duża różnica, ale zawsze troszkę. Tam kończymy powoli budować ten mining station. I skończyliśmy badać właśnie plus 5% do badań i teraz mam... Nie jestem jakimś zwolennikiem tych sensorów. Tutaj mamy Power Hub i tak zwane Point Defense. Niech będą te szczęsne albo nieszczęsne. A i tutaj potem będziemy chcieli zbadać ten złom, te wraki. I dobrze. Tutaj w takim razie tak, mamy chwilowo, ile mamy energii? 1,73, więc możemy sobie pozwolić tak naprawdę na jedną kolejną stację. Ja tutaj jest na razie poza zasięgiem. Tutaj mielibyśmy jeszcze więcej Society Research. Ale my nie chcemy Society Research. Kurczę, ten kawałek mi się strasznie podoba. Po prostu Andreas Waldoft, i tak pewnie tego nie oglądasz, ale po prostu wiedz, że bardzo, bardzo fajna muzyka. Dobrze, dobrze. Wy jesteście indywidualistami i fanatycznymi ksenofobami, więc raczej się nie dogadamy, więc przywitam was w odwrotny sposób. Wy jesteście indywidualistami, my jesteśmy kolektywistami, więc przywitamy was w ten sposób. Miejmy nadzieję, gdzie wy jesteście? Wy jesteście tutaj.
ekwiwalentni we wszystkim. I tutaj... O! Znaleźliśmy właśnie tą stację. Dobra, więc na razie się zajmiemy tym. Tutaj w takim razie bym powołał jeszcze z 3 korwety dodatkowe. Zamknęli przeciwko nam granicę. Ach, nie mam tutaj zasięgu. Oczywiście mógłbym zbudować gdzieś bliżej tutaj kolejny wormhole, ale powiedzmy sobie poczekam. Oczywiście są hostile do mnie nastawieni. I co nam powiedziało? Wielkie plamy cienia po prostu przymierzają Nizatorom 5, jak gdyby powierzchnię. Nie są rzucane przez chmury, ale przez dużej ilości właśnie takiej jakby warstwy organicznego materiału, który dryfuje poprzez wyższe warstwy atmosfery. Oficer naukowy Sienna Yardley jest jednakże nie chce, nie jest, że tak powiem, nie chcę jednocześnie wskazać, czy to jest flora, czy fauna, i lub jaki jest jej powód, ale na pewno jeśli w ogóle ten właśnie to, co rzuca cień, jaki może mieć cel, czym mu może służyć. I tutaj okej, 6 do researcha, society, pędzelece. Pamiętam taki stary stary tekst, który właśnie mówił, że zadzieram kiece i lecę. I tutaj mamy Zuifan, wspólnotę Zuifan. Tutaj mamy. I wy jesteście zaawansowanym startem. Wy jesteście zaawansowanym startem. Ksenofile, spirytualiści. Oj. Powiedzmy, że przywitamy was w sposób... Oj. Kto nam się wylosował ten zaawansowany start? Są superior we wszystkich aspektach. No nic, miejmy nadzieję, że to nic. Na szczęście są jak gdyby po drugim tym wariancie, więc miejmy nadzieję, że to się nie skończy naszą katastrofą i nas nie zabiją. No cóż, będziemy musieli uważać. Będziemy musieli się też jakoś uporać z tymi panami. Czego bym chciał z wami... Jesteście nieprzyjaźni. No nic. System survey complete. Dobra. Tutaj flotę na razie podlecimy. Tutaj jeszcze będziemy mieli 2 korwety. Hop. Wybadacie w takim razie tutaj ten, te rzeczy. Tutaj na razie reszta. Ok. Tutaj zaraz się nam rozrośnie ta populacja. Tutaj już też się prawie... To mamy Theta Aliens. Gdzie to są Theta Aliens? To są z kolei też jakieś kryształy. Więc będziecie stamtąd uciekać. I ach, jeszcze nie sięgamy. Niestety jeszcze nie sięgamy, ale tutaj... A! Dobra, to już wiem, dlaczego tam się rozrosło, bo to zależnie od populacji. Im mamy więcej populacji, tym większe są nasze granice, więc przyrosła nam populacja na Hakanie, więc nasze granice się poszerzyły. Ale niestety jeszcze nie wystarczające, żeby sięgnąć do Dwungaru albo do Breglaru. Tyle oczywiście byśmy chcieli też prędzej czy później się zająć... Chcielibyśmy... No i mamy trochę postępu w naszych badaniach. Dobrze, wy się będziecie tutaj ten... Wy nie macie nic do roboty. Więc wy polecicie na Mar EDT. A potem pomyślimy, co dalej. Tutaj się rozwijamy zgodnie z planem na razie. Kolejny jednostka populacji będzie tutaj. Wy zaraz zaczniecie jeszcze więcej minerałów wydobywać, a potem bym tutaj zainwestował po prostu w elektrownię, bo tego nam brakuje w tym momencie. Chociaż jest szansa, że jak tylko przyrośnie nam ta jednostka populacji, to sięgniemy przynajmniej do Breglaru. O, to jest planeta oceaniczna.
I wy będziecie, no to całkiem nie najgorzej. Chociaż sama planeta jest strasznie słaba. Dobra, tutaj się w takim razie zbierzcie i zaatakujemy na planę, na leże piratów, którego... Znaczy, Lair to jest no, siedlisko, tak? No ale powiem, Lair tak samo w Dungeon Keeperze 1 właśnie się nazywało po angielsku Lair i po polsku było przetłumaczone leże, więc czasami już po prostu tak odruchowo jakoś z przyzwyczajenia w ten sposób to tłumaczę. Tutaj polecimy na Tluz, to pulsaru tutejszego. Tutaj cały czas są te ameby, tym ameby też będzie musieli się prędzej czy później zająć. Tutaj możemy obserwować, jak nam idzie starcie. Serio, chcecie mi powiedzieć, że ciągle nie sięgnęliście na to? O rany. Tutaj mamy ABB. Miejmy nadzieję, że zbyt dużymi statami się niestety nie zakończy, ale stracimy na pewno przynajmniej jedną korwetę. Tak w każdym razie mi się wydaje. Ta korweta jest, ma zdecydowanie mniej punktów życia niż ten, ta asteroida. Chociaż może. Wy się zaś wycofujecie. Tutaj są. A, no tutaj oczywiście będą. A, to są kryształy z kolei. Wy na razie jesteście dla nas ekwiwalentni w stosunku do siły. A, wy się osiedlacie. O, tutaj możecie się osiedlić. To mi się nie podoba. To mi się zdecydowanie nie podoba, żeby się osiedlić. By się chcieli się osiedlić na Eam. Ale jeśli się oni osiedlą na Eam, my możemy teoretycznie zająć tą planetę. I potem ich stamtąd wyczyścić. Dobrze. O, teraz mam zagwozdkę, bo tak. W ekosymulacji mi jest niepotrzebna galaktyczna ambicje lub kolonialna centralizacja. Obydwie technologie są bardzo dobre. Obydwie technologie trochę trwają 37 miesięcy, więc nie jest aż tak najgorzej. Więc w które bym chciał zainwestować? Border Range pozwoliłby nam sięgnąć to właśnie na przykład na Dwumgar. Ale nie, zainwestuję jednak w planetarną stolicę. A jednak niestety straciliśmy. A, to tutaj. Wy tutaj się cofacie, więc tutaj każę wam zresearchować projekty. Potem zbadać system, a wy możecie wrócić się naprawić. I tutaj bym wtedy zbudował też pewnie kolejną elektrownię tutaj, więc ty pójdziesz sobie, proszę pana, w to miejsce. Tutaj zobaczmy, tutaj będzie też się przeznaczę na elektrowni, na prąd. Czy w sensie, żebyś produkował prąd. Tutaj mamy jakąś kolejną anomalię. I tutaj możemy zbudować właśnie coś, moglibyśmy to było zbudować. Tylko tak naprawdę, kurczę, brakuje mi takiej energii. Mamy minimalne jednak braki. To mi się nigdy nie podoba. Nie lubię, jak mamy braki. I teraz tak, tutaj... Tutaj ty mógłbyś zbadać tą anomalię. 7% szans. Lecisz. Mógłbym tak naprawdę zbudować Frontier Outposty, ale... Ale tak naprawdę nie oszukujmy się teraz. Powinniśmy być w stanie po prostu, tylko trzeba zobaczyć, kiedy nam przyrośnie populacja. Tutaj przyrośnie populacja za dużo. Tutaj ta populacja przyrośnie o wiele szybciej. Zawsze też jest warunek taki, że możemy się skolonizować na przykład na Gilprimie. I tak też zrobimy. Gilprim. Statek kolonizacyjny i jedziemy. Zajmiemy Gilprim. Gilprim sam z siebie niestety ma te dwa prądu.
osiedlimy się w tym miejscu, będziemy mieli żywność, tutaj będziemy w tym miejscu te lepsze energie i różne takie rzeczy. I ktoś nas zrywalizował, Liga Figiar, czyli wy nas zrywalizowaliście. No, skoro tak chcecie, a niech będzie. Będziemy też mieli więcej trochę influenza. Więc jak tu się na Gilprimie zaraz osiedlimy. No, zaraz jak zaraz. Też sobie od razu wypromujemy, czy wygenerujemy gubernatora. O, i ten pan od... będący... sobie takiego przyjmiemy. To ciekawe. Teraz ta pani ma... dostała informację, że badała. W skrócie chodziło o to, że myślała, że to jest... jakieś tam komunikacja piratów, a tak się na pewno okazało, że... nasłuchiwała komunikacji prywatnej między członkami załogi, więc ktoś sobie założył jakiś tam kanał i ogólnie rzecz biorąc ją to zainteresowało i teraz lepiej sobie radzi, jak gdyby z sprawami ludzkimi, znaczy ludzkimi, między kocimi nazwijmy to, czyli Expertise Statecraft. To mam informację, zanalizowaliśmy tak, fizykę trochę, dostaliśmy punktów i teraz możemy tak, rafinerię, shield hit points, fizyka, bo basic combat rolls. To jest całkiem fajna rzecz, ten Leaf Freak Gas Refinery, jak będziemy mieli tarczę. Trochę to potrwa 32 miesiące, tutaj oczywiście laboratorium fizyczne. Weźmiemy mimo wszystko to, nie, rzadko mi się trafia ten Leaf Freak Gas Refinery, mimo że to jest tak naprawdę podstawowa, mniej czy więcej podstawowa jakaś tam technologia, nie jest z gatunku rare, czyli nie jest fioletowa. Tutaj zaczniemy to badać właśnie Korgas 1. Research complete. I teraz możemy Garantium Forge, to skali nam zapewni 10%. O rany, mamy bardzo dobre rzeczy. Na razie zajmuję sobie w Betarian Power Plant, ponieważ jeśli będziemy mieli kamień betariański, no to uda nam się po prostu załatwić problemy z prądem tak naprawdę. I wtedy będziemy mogli sobie na luzie tutaj wszystko to zainwestować. Tutaj wszystko nam się bada zgodnie z planem. No i dobrze, dobrze. Statek kolonizacyjny prędzej czy później się skończy robić. Możemy nawet postawić na fast test na razie. Nic się ważnego nie dzieje. Mamy duży zapas minerałów, mamy straszne niedobory energii. Znaczy to straszne, no, trochę mamy niedoborów, no i tyle. Tyle jestem w stanie powiedzieć, bo to jest prawda. Tutaj nam się wszystko bada, trochę to potrwa. Oznaki bitwy. O. To jest ciekawe. Niestety trochę nam się wstrzyma kamień betariański wynajdywanie, no ale jak się przyjmiemy. I zaraz zajmiemy kolonię 2. Kolonię 2. Więc Gilprim w krótkim czasie będzie naszą... Construction complete. Hop. Tutaj hop i kolony 2. System survey complete. Dobrze. I my będziemy powoli się, że tak powiem, kończyć z tym odcinkiem. Tutaj mamy całkiem fajną tą planetę. System, trzeba przyznać.
3-4-3, tu jest ten, no ale tutaj niestety nic z tym nie zrobimy. Tutaj są te statki obcych i mi się wydaje, że tak naprawdę chyba wszystko zbadaliśmy, co mogliśmy zbadać, no bo... na resztę nie mamy zasięgu tak naprawdę. Więc ciebie możemy poszukać jakichś, na przykład takich anomalii 7%. Więc dobra, więc w tym momencie się z wami pożegnam. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!